Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj mam dla Was 10 rzeczy, których możecie pozbyć się w tym momencie. Jest to film tak naprawdę dla każdego, dla kogoś, kto dopiero zaczyna z minimalizmem i również dla tych, którzy minimalizm już zaczęli powoli wprowadzać w swoje życie, bo będzie to takie dobre przypomnienie tego, czego można się jeszcze pozbyć, o czym mogliśmy zapomnieć. I będą to takie naprawdę dosyć proste rzeczy, które ma zapewne każdy z nas, a często o tych rzeczach właśnie nie myślimy, zapominamy, zostawiamy na koniec, a pozbycie się już tych paru rzeczy pozwoli nam na to, żeby poczuć się nieco luźniej i doświadczyć tego, jak może być przyjemnie bez zbędnych rzeczy. Okej, więc nie przedłużam, przechodzimy do konkretu. Pierwszą rzeczą, jaką możecie się pozbyć od zaraz, są wszelkiego rodzaju stare paragony i rachunki. Jestem pewna, że na pewno większość kobiet ma ich mnóstwo w swoich torebkach czy portfelach, bo niestety, ale to są takie wredne papierki, które gdzieś tam się zawsze po kątach pochowają i czasem tak leżą latami. I wierzcie mi, na pewno ulży Wam, kiedy wyrzucicie te zbędne paragony, bo ja pamiętam, kiedy ja zrobiłam porządek, taki wiecie, jeden a porządny, i wyrzuciłam po prostu tonę paragonów, które miałam w moim dużym portfelu, którego już nie mam od dłuższego czasu, no to naprawdę różnica była ogromna. Wiecie, jeżeli paragon jeszcze się Wam przyda, na przykład na gwarancję, to możecie sobie go gdzieś schować do jakiejś folijki, do jakiejś teczki, przechowywać razem z innymi paragonami, a najlepiej skserować po prostu, podzielić sobie te rachunki, paragony, do którego roku są ważne, bo zazwyczaj gwarancja w Polsce chyba jest, nie wiem, do 2 lat albo do roku, nie wiem, nie jestem pewna. No a po tej gwarancji już po prostu nie ma sensu trzymać tych paragonów, także podzielcie sobie to tak, posegregujcie albo zbierajcie je wszystkie w jednym miejscu i w razie, jeżeli w ciągu tego czasu, kiedy gwarancja jest jeszcze ważna, coś się zepsuje, to będziecie mogli to bez problemu znaleźć w jakiejś teczce czy folii. My mamy na przykład tak z moim mężem pochowane różnego rodzaju paragony, głównie od elektroniki, bo najczęściej to się psuje, jeśli już. Więc kiedy czegoś potrzebujemy, coś się zepsuje, to wtedy po prostu wiemy, gdzie tego szukać. I to jest naprawdę super ułatwienie, a nie potem, wiecie, grzebać gdzieś po torebkach, po plecakach, portfelach. No, bardzo niepraktyczny i najmniej skuteczny sposób do przechowywania czegokolwiek. Kolejna rzecz to t-shirty. Wypłowiałe, wyrozciągane, z plamami, z dziurami, wierzcie, z takimi przebarwieniami pod pachami od dezodorantu. Wszystkie tego typu t-shirty przejrzyjcie. Te, które się nadają na przykład do przerobienia, na jakieś szmatki do sprzątania, możecie przerobić, jeszcze jakiś czas, wiecie, poużywać, recykling. Nie trzeba kupować nowej szmat, tylko po prostu zrobić z tego, co mamy w domu. Świetny sposób, ja tak robię. Zresztą te materiały t-shirtowe są naprawdę bardzo fajne do tego. Trzecia rzecz to bielizna, czyli porozciągane majtki, bokserki, jakieś już rozciągnięte biustonosze, wypłowiałe, poplamione, no z gumkami na wierzchu, wiecie, różne rzeczy z bielizną mogą się stać, zwłaszcza jeżeli ona jest złej jakości, a to też wpływa na nasze samopoczucie, to jaką bieliznę nosimy. Mimo że tego nie widać, ludzie, którzy nas mijają na ulicy, nie wiedzą, jaką mamy bieliznę, to jednak my to widzimy, my mamy tą świadomość. Komuś może nie zależeć na tym, żeby nosić nie wiadomo jak piękną bieliznę, ale wiecie, żeby ona była po prostu chociaż schludna i jakoś wyglądała. I to się tyczy tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Także wszystkie majtki, skarpetki, biustonosze czy inne elementy bielizny, które mają dziury, które są wypłowiałe, porozciągane, naprawdę wyrzućcie. I zwracajcie uwagę przy zakupie na to, żeby ta bielizna po prostu była dobrej jakości, żeby ona była oddychająca. No i czasem warto więcej zapłacić za jakość danego produktu, niż po prostu kupować cały czas coś nowego, a to wciąż i wciąż będzie się nam po prostu rozpruwało, rozciągało po pierwszym praniu. Także no, zwracajmy uwagę przede wszystkim na to, żeby te rzeczy, i to się tyczy i bielizny, i ubrań, żeby były po prostu dobrej jakości. Wtedy na pewno będziemy mogli się cieszyć dużo dłużej ich użytkowaniem, a to też przysłuży się na pewno środowisku, bo nie będziemy kupować co chwilę czegoś nowego, tylko po prostu przez dłuższy czas będziemy mieć na przykład parę tych samych rzeczy, które będziemy używać, i to jest naprawdę bardzo, bardzo na plus. Kolejna rzecz to kartki urodzinowe, świąteczne, ślubne i tak dalej. I to są rzeczy, do których czasem można mieć sentyment
i oczywiście nie ma niczego złego w tym, że zostawimy sobie tam na przykład parę kartek, które dostaliśmy od kogoś ważnego dla nas, ale prawda jest taka, że kartka to jest tylko taki symbol, w którym na przykład przekazujemy komuś jakieś życzenia, którym przekazujemy pieniądze na przykład na ślubie albo na urodziny, no to zależy. Powiedzmy taki pisemny dowód na to, że ktoś nam złożył życzenia, że ktoś po prostu chciał sprawić nam przyjemność tym, że coś napisał. Jeżeli macie kartki, w których jest jakiś, wiecie, taka specjalna dedykacja, która was urzekła, która powoduje, że jak otwieracie tą kartkę, to cały czas, wiecie, robi się wam tak ciepło na sercu, to oczywiście zostawcie takie kartki, ale na pewno znajdą się i takie, które po prostu dostaliście tam przy okazji jakichś urodzin czy innej tego typu imprezy. Schowaliście do szafy i tak naprawdę nie macie za bardzo już jakiegoś większego przywiązania do tej rzeczy, także takich kartek naprawdę radzę się pozbyć. Sprzęty elektroniczne, których już nie używacie, jakieś stare telefony, stare, nie wiem, MP3, MP4, iPody i inne tego typu rzeczy. Oczywiście nie wyrzucajcie tego do kosza, tylko najlepiej oddajcie po prostu, jeżeli macie więcej takich sprzętów, możecie popytać znajomych, jakieś i większe, mniejsze sprzęty i to można na pewno odwieźć gdzieś na jakiś skup albo na jakiś recykling czy coś takiego. Zresztą wszystko teraz powinno być posortowane, także zwracajcie na to uwagę, nie wyrzucajcie baterii, jakichś właśnie sprzętów elektronicznych do kosza, no bo to jest zupełnie inny typ odpadu niż na przykład plastik i tak dalej. Nie tylko telefony, nie tylko małe gabarytowo takie sprzęty, ale też duże, jakieś stare na przykład wieże, czy jakieś odtwarzacze, DVD, VHS może nawet ktoś ma jeszcze i tego nie używa i już pewnie nigdy nie użyje. To po co to trzymać niepotrzebnie, a być może to jeszcze ktoś będzie mógł w jakiś inny sposób wykorzystać. Spróbujcie na przykład to sprzedać, jeżeli szkoda wam oddawać za darmo albo wyrzucać. Czasem ludzie szukają na przykład jakichś starych sprzętów, no jeżeli nie, to popytajcie na przykład znajomych, być może ktoś akurat będzie potrzebował tego, co wy macie. I nie będzie to musiało się kurzyć u was na szafce. Szósty typ rzeczy, których możecie się w tym momencie pozbyć, to jest nadmiar długopisów, pisaków, jakichś ołówków, kredek. Sprawdźcie, które piszą, które nie piszą, bo często jak mamy ich naprawdę dziesiątki, to połowa z nich najczęściej nie pisze. A takie są nam no niepotrzebne, chyba że można wymienić wkład. Także przeglądnijcie to wszystko. Im mniejszy wybór, tym szybsza i łatwiejsza decyzja. 7 to stare ręczniki i pościele. Na pewno każdy z was ma takie ręczniki, które są już tak szorstkie, że aż nieprzyjemnie się nimi wycierać. Pościel jakaś poplamiona, porozciągana, na przykład prześcieradła, czy owleczki na kołdrę, na poduszki. Słuchajcie, to gdzie śpimy, czyli nasze łóżko, jest bardzo ważne i to jak... jaka jest ta pościel, też jest dosyć istotne i na pewno wpływa na jakość naszego snu i samopoczucia. Jeżeli to wszystko jest ładne, czyste, skludne, pachnące, to na pewno dużo lepiej się nam śpi, dużo lepiej wypoczywamy w takim miejscu niż w jakiejś brudnej, poplamionej, przebarwionej, porozciąganej pościeli. To co możecie, to przeróbcie na właśnie jakieś środki czystości, tak jak w przypadku t-shirtów, ale oczywiście też w granicach rozsądku, bo nie potrzeba nam nagle całej szafy ściereczek do sprzątania. A to po prostu, co już się nie nadaje, czy jest już nadmiar, no to po prostu wyrzućcie, bo też nikomu nie oddacie takiej brudnej, porozciąganej pościeli czy ręcznika, prawda? Szkolne zeszyty i książki. Jeżeli kończycie już szkołę, kończycie podstawówkę, liceum, technikum, czy też studia, jeżeli wiecie, że te książki się już nie przydadzą, to po prostu się ich pozbądźcie. Trzymanie książek i zeszytów szkolnych z sentymentu jest trochę bez sensu, bo... ja wiem z własnego doświadczenia, że tak naprawdę na przykład będąc na studiach raczej już nie wykorzystałam tego, co zostało mi po liceum, a trzymałam jeszcze, pamiętam, parę książek, parę zeszytów, bo myślałam sobie, że trochę temat pokrewny, trochę studia pokrewne jak w liceum, tematy, no to może się przyda, ale się nie przydało, bo to jest, wiecie, już trochę wyższy level. Tak naprawdę wszystko mamy teraz w internecie, wiadomo, trzeba te informacje sobie jeszcze przefiltrować, ale dużo szybciej, dużo łatwiej, poręczniej będzie sprawdzić sobie w internecie, czy nawet przejść do biblioteki i wypożyczyć potrzebną książkę, niż sprawdzać, szukać w tych z dawnych lat. No nie wiem, zastanówcie się, jeżeli są wam potrzebne jeszcze, wiecie, że wam się przydadzą, to oczywiście je zostawcie, ale podejdźcie do tego, wiecie, tak szczerze. Kolejna sprawa, kolejna rzecz to akcesoria kuchenne.
przeglądnijcie wszystkie takie różne gadżety kuchenne, które macie i zastanówcie się, czy na pewno ich używacie. Bo ja na przykład, kiedy robiłam, czy nawet robię porządki w kuchni od czasu do czasu, takie, wiecie, bardziej gruntowne, przeglądam wszystkie rzeczy, to zawsze znajduję coś, czego sobie nie używam i to od dłuższego czasu i strony. Jeżeli nie jesteście 100% pewni, to warto sobie taką rzecz na przykład odłożyć do pudełka na jakiś czas i po tym czasie zdecydować: okej, używałem, używałam, zostawiam. Nie używałam, pozbywam się. I to jest najprostszy sposób, jeżeli macie obawę przed tym, że pozbędziecie się czegoś, czego możecie za jakiś czas potrzebować, no bo też nie ma sensu wyrzucać, a potem kupować to samo, co już mieliście. Podwójna strata pieniędzy. Nadmierna ilość plastikowych pojemników. Plastikowe pojemniki, w ogóle pojemniki na przechowywanie, to jest ciężki temat. Ja sama mam ich dużo, ale powiem Wam szczerze, że jak robiłam jakiś czas temu porządek w kuchni, to naprawdę doszłam do wniosku, kiedy właśnie stałam nad tą szufladą, w której mam te pojemniki, że większość z tych pojemników używam. Miałam kilka takich kubków plastikowych, na przykład na jakiś koktajl, i tego się pozbyłam, bo mam jeden szklany i to mi wystarcza. Mam jeszcze drugą butelkę taką metalową, nie potrzebuję niczego więcej. No a często jest tak, że właśnie te butelki gdzieś widzimy, kupujemy i potem jest ich nagle kilka. Ja tak miałam w pewnym momencie, nie wiem, miałam chyba z 5 takich butelek różnego rodzaju czy takich pojemników plastikowych, więc takich rzeczy naprawdę się pozbądźcie, jeżeli ich nie używacie i wiecie, że nie będziecie używać. Jeżeli mieszkacie sami lub we dwoje, to wiadomo, że dwie osoby takiej ilości plastikowych butelek, pojemników czy kubków nie potrzebują, więc dostosujcie to po prostu do swoich potrzeb. Jeżeli wiecie, że macie tutaj jakieś pojemniki, których używacie, może nie non-stop, może nie bardzo regularnie, ale co jakiś czas nagle się okazuje, że gdzieś jedziecie i potrzebujecie spakować większą na przykład ilość jedzenia do kilku pojemników. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film będzie dla Was pomocny i być może przypomnie Wam o czymś, o czym zapomnieliście, o jakichś rzeczach, których możecie się pozbyć. Nie ma co się zniechęcać. Lepiej zacząć właśnie od takich małych rzeczy. Możecie sobie to podzielić na przykład na cały miesiąc. 10 rzeczy na cały miesiąc. Możecie podzielić sobie to na przykład na 10 dni, każdego dnia coś innego. Ale ważne, żeby zacząć cokolwiek robić. Nie patrzcie na to, jak daleko jest ktoś inny. Nie porównujcie się do kogoś, kto na przykład już długo siedzi w temacie minimalizmu. Patrzcie na to, co jest tu i teraz, co macie wy, z czym wy musicie się uporać, a nie na innych ludzi. Najgorzej jest, słuchajcie, porównywać się do innych, którzy w ogóle na przykład zaczynali z innego miejsca, są teraz w innym miejscu. To jest naprawdę bez sensu, bo każdy z nas jest inny, każdy jakby inaczej podchodzi do w ogóle tematu minimalizmu, do pozbywania się rzeczy. Jedna osoba jest sentymentalna, druga nie. Jednej będzie przychodziło pozbywanie się tego typu rzeczy o tak, z łatwością, a inna będzie potrzebowała czasu. Mam nadzieję, że przyda się Wam ten film i skorzystacie z tych moich propozycji. Staram się, żeby one były po prostu takie dosłownie, żeby wstać w tym momencie i iść, zrobić, wyrzucić paragony, wyrzucić będą pości. To można powiedzieć drobiazgi, do których nie przywiązujemy aż takiej dużej wagi, nie mamy do nich aż tak dużego sentymentu, więc nie trzeba jakoś analizować, wiecie, zastanawiać się, a może to zostawię, a może jeszcze mi się przyda, tylko po prostu zrobić to tak rachciach w tym momencie. To są takie przedmioty, których pozbycie się jakby nie spowoduje żadnych zmian w naszym wnętrzu, wiecie, nie ruszy nas to jakoś emocjonalnie, nie będziemy za tym tęsknić, więc to jest też właśnie fajne na początek dla osób, które dopiero zaczynają, chcą spróbować i nie wiedzą właśnie od których przedmiotów zacząć, do czego się zabrać. No to proszę bardzo, to jest specjalnie dla Was, dla takich właśnie świeżynek w temacie minimalizmu, ale oczywiście też mogą z tego skorzystać osoby już dłużej siedzące w minimalizmie, bo być może przeoczyliście te rzeczy, nie pomyśleliście, jeszcze do nich nie doszliście. Okej, więc dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy co myślicie o tych propozycjach. Może macie jakieś swoje. Do zobaczenia w kolejnym filmie.